będąc młodą lekarką na rubieży, która znów się oparła o ruskich na skutek białoruskiego referendum. Wszedł raz do mnie pacjent i odezwał się dowcipnie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż słabuję na żołądek. A ma go pan nadkwaśny czy niedokwaśny? Właśnie nie wiem i chciałbym prosić o sondaż. Nic prostszego. O sondaż. Zaraz przeprowadzę sondaż. O, sondaż. Połknie pan tę oto gumianą rurkę, a ja drugi koniec podłączę do telewizora i wszystko zobaczymy na ekranie. Gdyż ma przychodnia została się ostatnio zmodernizowaną przez firmę poleconą przez Ministerstwo Zdrowia. O. Już łykam. Oj, chyba mnie przebiło trawicę. O, wykluczone. Najwyżej połknął pan nie ten przewód, bo przecież firma na pewno jest bez zarzutu. No, blazło. Teraz włączam telewizor i cóż my tu widzimy na monitorze? Jakąś za przeproszeniem mgiełkę. To właśnie może być niedokwaśność. A nie krwiotok? Bo wszystko naraz robiło się czerwone. Bo to jest pan Kwaśniewski, mianowany kandydatem na konwencji swej partii, a dookoła sztandary i czerwone róże, włącznie z panią Sierakowską. A skąd tu się wziął Kwaśniewski? Jak to skąd? To pan nie wie, że on jest na przodzie każdego sondażu? Naród się stęsknił do komuny i to rzutuje. A te tu, o, takie bombańki czy bąbelki? To są gazy. Naukowo, gazy tak właśnie wyglądają na monitorze. Gazy, aha. A teraz, coś jakby pan Kuroń i pan Zieliński, który się nie urlopował rzecznika. Bo oni są następni w sondażu i widać się musieli włączyć. O, a teraz widzę dołki. O. To są nadżerki, co by jednak świadczyło o nadkwaśności. A teraz widzę takie jakby małe łebki, jeden za drugim, o tu. To pewnie reszta kandydatów opozycji demokratycznej w notorycznym rozbiciu dzielnicowym. A pan prezydent gdzie? Może to spore okrągłe tu, u dołu, o tu? Niewykluczone, ale może to być również cysta. Ale co to za sondaż w żołądkach, gdzie co i raz wyłazi polityka? Proszę pana, teraz wszystko jest upolitycznione. A może to urządzenie jest sfelerowane i coś wysiadło na złączach? No wie pan, firma jest przecież zarekomendowana przez ministerstwo. Oj, a teraz coś mię piecze w dołku i czuję świąt. Pewnie ma pan w środku krótkie spiąć. Zaraz wyjmę tę rurkę. No, nareszcie. I jakieś wnioski w temacie mojego żołądka? O, ja muszę mieć troszkę czasu na analizę. Proszę wpaść za tydzień na obdukcję. Zatem żegnam na razie. Ale nauka to jest ino, ale nad poziomy, nie? Pewnie. A jednak to dziwne, że w monitorze byli razem i nadżerki, i gazy, i kandydaci. Ale urządzenie nie może być przecież wybrakowane, skoro jest zalecone przez ministerstwo. Do usłyszenia.